Ludzie, mam dzisiaj creepypastę dla was, która została już dawno usunięta z Creepypasta Wiki. Zapisałem ją sobie w notatniku 28 czerwca ubiegłego roku. Tak więc nazywa się ona The Mickey Mouse Crazy Killer, czyli pierwszy i zarazem ostatni odcinek. Jedziemy. Pewnie znacie historię suicidemouse.avi. Jasne, jest fajna, przeczytajcie ją zamiast tego gówna. Ona nie jest prawdziwa! Ten morderczy wykrzyknik. Ale mam prawdziwą historię o piekielnym odcinku myszki Miki. Przerażające. Wiem, że autor wyśmiewa o wiele lepszą pastę. Jaki tupet trzeba mieć? Kuźma. Żeby robić takie coś. Wyśmiewać. To tak jakby w jakiejś chujowej creepypaście z Tigorem obśmiewano jakąś dobrą creepypastę FNAF. A nie, zapomniałem. Ta, one nie istnieją. Jest to plain crazy. Crazy napisane z małej litery. I w ogóle nie jest w cudzysłowie, tak być powinno. Nazwa podstawowa, nazwa piekielna brzmiała Crazy Killer. Jaki jest sens tego zdania? Z roku 1928, no więc było to tak, że mieli tylko 2 tygodnie na stworzenie pierwszego odcinka, nareszcie kropka. Gdzie są przecinki? Kiedy scenarzysta zaczął pisać odcinek, zaczęły się dziać dziwne rzeczy, takie jak niewyjaśnione zabójstwa ochroniarzy. Niektórzy pracownicy mówili, że w niektórych pokojach widzieli zwłoki ludzi dyrektora Walt Disney i myszki Mickey. Scenarzysta mówił, że... A, już jest przecinek. Scenarzysta mówił, że miał koszmar, w którym Mickey rozcinał myszce Minni brzuch. Mickey miał jakieś dziwne czerwono-czarne oczy i mówił, że jak skończą odcinek, zginie większa część pracowników. I w Walt Disney, a w szczególności on, lecz to zignorował, kiedy dochodził do końca pisania scenariusza, zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Niektórzy widzieli odcinek tylko szatański i po kilku odcinkach, godzinach ginęli na miejscach zbrodni, były jeszcze jakieś rysunki na ścianach, buzię i inne. Kiedy scenarzysta skończył pisać, włączył mu się telewizor i włączył się jakiś film. Była na nim myszka Miki z czerwono-czarnymi oczyma gapiącymi się na oczy scenarzysty i nagle powiedziała, to był błąd, i wyszła z telewizora, zabijając scenarzystę i połowę pracowników Walt Disney. Koniec. To jest nawet gorsze od Późno. Naprawdę, znalazłem coś gorszego od Późno, więc... No, to już jest coś! Być gorszym od Późno! Jeszcze tutaj mam drugą creepypastę do opisania. Druga creepypasta to taka, można powiedzieć, trochę łamanie zasad mojego programu, mianowicie obśmiewam tylko aktualne wersje creepypast, a nie old didy. I jest taka creepypasta Leśny Potwór. Mi się ona wydaje dość dobra, cały taki klimat, no, krótka, jest taka typowa, klasyczna opowieść o potworze w lesie, nie? Ale jej stara wersja leży i kwiczy. Przeczytam ją wam. Pewnego dnia, przecinek, Kamil wybrał się ze swoim kolegą Markiem i dwoma koleżankami Karoliną i Zofią na noc do namiotu, do lasu. Po co ci, kurwa, te spacje przed przecinkami? Ale wiecie, jest namiot, są historie, które mają straszyć ludzi. Kamil znał jedną. Myślnik i dlaczego to jest w cudzysłowie, wszystkie dialogi są w cudzysłowiach. Dobra, teraz ja opowiem. Jest legenda, że w tych lasach jest potwór, który jest człowieko-zwierzakiem i zabija tylko tych ludzi, których imiona zaczynają się na K. Tym potworem może stać się tylko osoba, która ma imię na literę M. Co? Tu Marek się zaśmiał, hihi, jak ja, niby ja się takim, i niby jak się takim stać. I Kamil mówił dalej, wystarczy wyjść z namiotu i wejść daleko w las. Taki potwór widzi w nocy jak kot i ma węch jak pies. Marek, hach, naprawdę, słuchaj stary, ale bzdury gadasz, idźmy spać. Zofia, Kamil, trochę straszna, chyba nie zasnę. Karolina, ja na pewno, dwukropek, nawias, wszyscy oprócz Karoliny, hehe. I poszli spać, ale Marek jakoś nie mógł spać, więc wyszedł do lasu sprawdzić nową latarkę. W domu niedaleko jakiś pan. Co? Jakiś pan? Tak, tak piszą dzieci w wieku 10 lat.
Usłyszał około 12.00 długi krzyk i rano zgłosił to policji. Policja przeszukała las. Po środku stał poszarpany namiot z dwoma zmasakrowanymi osobami, jedno z nożem w sercu. Była nią Zofia. Pamiętacie, jak mówiłem, że ta creepypasta o myszce Miki jest gorsza od Późno? To jest gorsze od Późno. Ja wiem, teraz ta creepypasta wygląda wręcz podręcznikowo i może ją kiedyś przeczytam nawet, ale... No... Po prostu powiedzmy, że... No, Stephenem Kingiem to ty nie będziesz, synciu.